Cześć, tu Kuba. Ewa. Aneta. I razem prowadzimy bloga Kulinarnie Niepoważni, a dzisiaj z nami są jeszcze Patryk i Łukasz. Chłopaki, przedstawcie się, powiedzcie, co robicie. No, nazywamy się Patryk i Łukasz. No i prowadzimy wspólnie koncept gastronomiczny o nazwie Roger Dead Foods. Specjalizujemy się w kuchni amerykańskiej i działamy na terenie Warszawy. Nazywacie to już konceptem gastronomicznym, a nie burgerownią. No, można tak powiedzieć. Bo niektórzy mówią po prostu burgery. No my nie mamy tylko burgery, tak? Okej, to zrozumiałe w sumie. Powiedzcie nam najpierw, i oprócz przedstawienia się przed milionami słuchaczy, powiedzcie nam, skąd się wziął pomysł na Rogera? Pomysł na Rogera wziął się od tego, że Roger był moją pracą licencjacką. O! No i potem znalazłem wspólnika i tak powstał Roger. Ale oboje jesteście z VAT-u? Nie, ani jeden, ani drugi. Co studiowaliście w takim razie, właśnie, że to była twoja praca licencjacka? Patryk tak? Studiował... To ja powiem. Raz. No. Powiedz. Tak, masz mówić. Jeszcze się nie przedstawiłem. Cześć, jestem Patryk. Jestem wspólnikiem Łukasza i razem prowadzimy Roger Dead Foods. Ja studiowałem gospodarkę przestrzenną. W sumie nadal jeszcze jestem, jakby to powiedzieć, w trakcie tych studiów, ponieważ to pewnie powiemy sobie o tym dalej. Trzeba było się czemuś poświęcić. Jasne. I tworzenie czegoś takiego to jest naprawdę duże przedsięwzięcie. Także... Okej, a Łukasz, ty co studiowałeś? Ja jestem po ekonomii na Koźminie i teraz jestem na ekonomii po angielsku na SGGW i już ją w sumie kończę. I to już są studia magisterskie. Okay. To jak się poznaliście? No to tam gdzieś się mijaliśmy na spotkaniach towarzyskich w gimnazjach. Okay. I kontakt się utrzymał. Od 11 roku życia? No. Okay. Czyli znaliście się długo, zanim w ogóle jakkolwiek powstał Roger. Tak, to czemu na facie w takim razie? No, kuchnia, w której... To było w tym wywiadzie, no to było dwa. No właśnie, nie znalazłem go. Może zalinkujemy poniżej. Dobra, to wtrętka. Chłopaki już byli w telewizji, to nie jest ich pierwszy wywiad. Poszukamy go, zalinkujemy, to tam będzie trochę więcej. A pomysł z VAT-em wziął się od tego w sumie, że no chcieliśmy na pewno robić kuchnię typowo mięsną. Też wiedzieliśmy, że chcemy robić coś bardziej po amerykańsku, czyli burgery. Pulled porka nie było na początku gdzieś tam oficjalnie w planach, potem się pojawił i bardzo dobrze, że się pojawił. No i VAT jest idealnym miejscem, żeby mieć kuchnię typowo mięsną, bo są tam sami żołnierze, co też zresztą... Potrzebują białka, żeby biegać. No, żołnierze lubią lubią sobie zjeść burgera. Podrażliwy temat. Tak, nie wolno z żołnierzami o białku gadać, czy o żołnierzach nie wolno gadać? Czy o bieganiu. Czy o białku. Zresztą jest teraz troszeczkę ciepło, więc kontrowersyjny temat. No. Tak. Dobra. No, już zadajesz. Tak. Okej, rację. Było trudno założyć miejscówkę na VAT-cie? Czy było trudno? Na pewno rozmowy z uczelnią trwały mega długo, przez to, że tam jest dużo... Kwestia spełnienia też wojskowych, jakichś tam kwestii bezpieczeństwa, papierologii i tak dalej. Okay. No i dodatkowo jesteśmy firmą, która jako jedyna z food trucków w Polsce może oficjalnie karmić polskie siły zbrojne i zdobycie tego pozwolenia trwało najdłużej. No, to ale jest się czym pochwalić teraz. No jest się czym pochwalić. A byliście na jakichś tych manewrach? Ostatnio pojawił się pewien pomysł, żebyśmy pojechali pod bazę wojskową NATO, która jest gdzieś tam pod Poznaniem, ale jeszcze nie odzywaliśmy się do nikogo w tej kwestii. Okay. Może to nastąpi, jak będziemy mieli chwilę czasu we wrześniu na przykład. No. I też pewnie kwestia pozwoleń. Tego, czy to by się dało zrobić, czy no nie. No tak, papierologii pewnie mnóstwo. Ale, może ale jesteśmy chyba idealnym do tego. No. Nie, oprócz was to nie wiem, czy ktokolwiek. W sensie tylko ludzie, którzy pracują już dla wojska, mogą chyba karmić wojsko. Albo jakieś przetargi, firmy po prostu cateringowe, które no tak zostały jakby wynajęte. No. Nieźle. Czyli tak, odpadło mi chyba jedno pytanie, bo miałem się zapytać, jak to jest studiować i pracować, szczególnie jak prowadzisz własny biznes, ale mówisz, że to w ramach pracy licencjackiej, to chyba trochę prosi. No nie, ale prowadzenie biznesu swoją drogą, a studia swoją drogą. Jesteście na dziennych, czy po dziennych oboje? Tak, po dziennych. No. I jak było w pracy, a studia? No w sumie to cały czas jest. Bywa różnie, ale da się to pogodzić. To wiesz, to też jeszcze jak na etapie zakładania firmy tych obowiązków nie było tyle, co jest teraz. No. I mogliśmy to jeszcze łączyć tak w 100%, że byliśmy poświęceni i temu i nie odwracało to naszej uwagi kompletnie. Mhm. Bo też, tak jak Łukasz wcześniej mówił, jak czekaliśmy na te dokumenty, to wszystko mieliśmy gotowe, tylko potrzebne było pozwolenie i zielone światło z drugiej strony. Okay. I to trwało jakieś pół roku mniej więcej, nie?
No firmę założyliśmy w październiku 17, a sprzedaż zaczęliśmy w kwietniu 18. Myślałem, że wcześniej niż październik 17. Nie, pierwszy burger, który wyszedł spod naszych skrzydeł, był 4 kwietnia 18 zeszłego roku. Okay. O godzinie 12:03. Wow, to prawie jak urodziny dziecka. Prawie. Czyli obchodzicie co roku. Fajerwerki. W tym roku trochę nie było czasu, nie ze było względu czasu, na postępu. Mhm. Ale pamiętaliśmy cały czas. Tak. Okay. Czyli drugie urodziny trzeba będzie zrobić. Zdecydowanie. Na pewno w tym roku nie piekły nas tak oczy od krojenia cebuli i różnych innych rzeczy, które były związane wtedy z tamtym przedsięwzięciem. No było fajnie. Czyli na początku był food truck typowo. Tak. I na Wacie też stał na początku food truck. Tak. To był pierwszy dzień sprzedaży. Czyli nie macie żadnego punktu. Nie byłem w środku na Wacie i tak mnie nie wpuścili. Nasz punkt na Wacie wygląda tak, że dostawiliśmy sobie taką małą tawernę i do niej podjeżdża food truck. Okay. I razem tworzą całość. Okej. Teraz mogę powiedzieć wszystkim, że sobie siedzimy tak, że widzę ciężarówkę, ale macie teraz dwa wozy, bo to nie jest food truck, to jest tylko dostawczak. Nie, to jest food truck. To jest food truck? Tak. Nasz food truck jest takich rozmiarów. To czemu nie stoi na Wacie teraz? No bo nie jest parok akademicki. Okej. Cały myk jest tym. Właśnie to... I dzisiaj sprzedawał pod biurowcami. Okay. Nasza działalność tak teraz wygląda, że w trakcie roku akademickiego od października do czerwca prowadzimy sprzedaż tam na uczelni, gdzie jest mnóstwo i studentów, i pracowników naraz. A w momencie wakacyjnym, w takim, nie wiem jakby to powiedzieć, okresie, w tym letnim sezonie. Podczas roku akademickiego też wyjeżdżamy na jakieś imprezy, jeżeli to jest impreza godna tego, żebyśmy się tam, nie wiem, pojawili, albo uważamy, że to jest fajny pomysł, bo możemy się albo dobrze wypromować, albo no też, powiedzmy szczerze, dobrze zarobić, to jedzie. Jedzie generalnie. A w wakacje codziennie w tygodniu pracuję pod biurowcami i karmi z kolei drugą stronę klienta, czyli nie studenta, tylko pracownika korporacyjnego. Białe, niebieskie kołnierzyki, nie wiem, które są, które niebieskie. To zresztą robimy też na postęp. No. Nie przeszkadza jeden drugiemu? W sensie staracie się jakoś, żeby to było oddalone od siebie lokalizacje, bo stąd też jest dowóz. No, zdarza się, że food truck sprzedaje w promieniu kilometra od lokalu, ale nigdy to nie zaszkodziło jedno drugiemu. Okej. Myślałem, że może wiecie, teraz jest na przykład na rondzie ONZ jest sporo biurowców, albo na Daszyńskiego, nie? Może tam jeździć też. Tam przy rondzie Daszyńskiego jest jedna miejscówka z food truckami, która tam, nie wiem, 5 food trucków. Okej. Chcemy reklamować, ale chyba wiemy. Nie będziemy mówić nazwy. Ktoś chce, to sobie sam znajdzie i sam się domyśli. Pozdrawiamy. No to pozdrawiamy. Jak znamy, to pozdrawiamy. Ja mam jeszcze pytanie odnośnie studiów. To jest jakby, to są też dzienne w tej chwili? Macie studia? Tak. Jak dajecie radę? W tygodniu w końcu jest lokal, food truck, wyjazdy, roboty na jakieś zloty. Czy na studiach, nie wiem, jakoś tam wam się udaje wytłumaczyć na przykład nieobecność? No, ja dużą część moich przedmiotów, przez to, że studiuję poniekąd biznesowy kierunek, broniłem biznesem. Przedstawiałem jakiś case na dany przedmiot, a propos tego, co sam robię. No i z reguły to z egzaminem... Poza tym wykładowcy to też ludzie, nie? Z nimi da się dogadać. No właśnie, są przychylni? Jak przyjedziecie z burgerem? Kiedy jeszcze nie miałem biznesu, jak byłem na Koźminie, to pamiętam, że ludzie, którzy już mieli swoje biznesy wtedy, to bardzo im to pomagało. No i ja trochę tym przykładem podszedłem do studiów na SGGW. Tutaj nie był to aż tak silny argument, żeby nie chodzić na zajęcia, ale pomagało mi to poniekąd. No chociażby przez to, że jak dostawałem case z danego przedmiotu o biznesie, no to dane miałem gotowe i dużo rzeczy po prostu wiedziałem z głowy, nie musiałem przeglądać całego internetu. Tak teraz, że już nie studiuję, tylko po prostu muszę się obronić, pracę licencjacką napisać, więc absolutorium już jest, tak jakby... Z czego praca? Czasu... Wiesz co? Zacząłem się interesować generalnie tym... Ja studiowałem gospodarkę przestrzenną i tam jest taki przedmiot jak analizy i modelowanie przestrzenne. Za pomocą danych przestrzennych kartograficznych można zlokalizować miejsca, w których... za pomocą przekształceń jakichś tam algorytmów w programie komputerowym wyznaczyć idealne miejsce pod konkretną inwestycję. Mój plan jest taki, żeby zrobić nie wiem, czy plan jakiś zagospodarowania przestrzennego, żeby w Polsce powstał taki kurort narciarski jak załóżmy we Włoszech czy w Austrii. Jednak okazało się, że jest to zbyt skomplikowana rzecz na pracę licencjacką. Będę musiał chyba po prostu kolejną lokalizację Rogera. Za, no, bardzo bardziej biznesowo. Bardzo dobry pomysł.
Podeszła to jeszcze mam jedno pytanie. Dalej, ciągnij, teraz w drugą stronę, jak nie studia, to jak wam przyszło oddelegowanie pewnych zadań? Bo założę się, że na początku po prostu wszystko wychodziło właśnie spod waszych skrzydeł, spod waszych rąk. W którymś momencie tej pracy było za dużo i trzeba było się dzielić tymi obowiązkami. A wiadomo, że najtrudniej oddać własne dziecko. No, najtrudniej oddać własne dziecko, ale myślę, że przy odpowiednim przygotowywaniu każdego z pracowników, którzy teraz na nich pracują, szkoliliśmy my osobiście i cały czas przynajmniej dwa razy w tygodniu sami wychodzimy na front i z nimi pracujemy, więc... Mhm. Też tutaj u nas jest brat Łukasza. Mhm. Czyli rodzinnie. Tak. Opieramy się głównie rodzinnie też czasami. Nasze dziewczyny nam pomagają, jak fajnie. Coś trzeba zrobić. To ile osób pracuje oprócz was? W tej chwili 4, plus my. Czyli 6 osób. No. Okej. Okay. To już jest całkiem niezły biznes. Ale na pewno potrzebujemy więcej, więc jakby ktoś był zainteresowany, to jeśli ktoś słucha i chce porobić przy burgerach, to mail roger.woodsmałpa@gmail.com. Dokładnie tak. Dobra. Wiecie, gdzie pisać. Wracamy do burgerów. Przepisy. Skąd są pomysły na burgery? To jest pytanie. Możemy wam opowiedzieć, jak to powstało. No, dawaj, jasne. Jak już mieliśmy gotowego traka, stwierdziliśmy, że no ktoś musi to przetestować. Ten trak stał pod domem. Zapraszaliśmy znajomych, robiliśmy sobie pewnego rodzaju posiedzenia. Z 8-10 osób zawsze przychodziło. I po kilku takich próbach... Wiedzieliśmy, co siedzi, a co nie siedzi. A jeżeli chodzi o samo wędzenie, no to zdecydowanie metodą prób i błędów. Sama wędzarka jest moją rodzinną wędzarką, ta co jeszcze stoi pod lokalem. Nie mamy jeszcze firmowej wędzarki, chociaż przydałaby nam się już, jest, bo ta trochę przestaje spełniać potrzeby przez swoje rozmiary. Więc za mała jest. Tak, już mieliśmy burgery, no to tak było bez kitu i nie kłamię, teraz siedziałem po nocach i wędziłem w domu na ogródku. No i po paru próbach ruszyliśmy z tym porkiem w miasto i... Ale najpierw były zwykłe same burgery i potem dorzuciliście do tego wędzarki. Tak, po 2 miesiącach mniej więcej stwierdziliśmy, że coś fajnie by było dorzucić. No i Łukasz wypróbował całą machinę. Okay. I mówisz, że rodzinna wędzarka. Tak. Czyli nie grillowaliście w domu, tylko wędziliście mięso. Tak, z każdy pulled pork, który wychodzi od nas z lokalu, jest wędzony. Okej. Okay. I to ile mięsa? Chyba pytałem kiedyś, ile mięsa mieścicie, czy nie pytałem? No, do 20 kilo się mieści za jednym rzutem. To całkiem sporo. A 20 kilo na ile starcza? O, no to później jest... Później też traci wodę. Traci na wadze. Znaczy generalnie z 20 kilo produktów, które wsadzamy do wędzarki, wyjmujemy około 12-13 kilo gotowego do kanapek produktu. Okay. No i to zależy, jaki jest sezon, no bo to wiadomo. Tym bardziej, że my food truck porusza się po różnych miejscach, no to jest różnice sprzedaży food trucka, to czasami są 10-krotne z dnia na dzień. No właśnie, bo tutaj też rozkład konkretnych pozycji w różnych lokalizacjach jest inny. Na przykład tam, gdzie sprzedajemy na wacie, 90% porcji, które są, to są burgery z wołowiny. A tutaj na przykład to się już rozkłada po 50%. Czasami nawet więcej. No, też ze względu pewnie na swoją wyjątkowość tego mięsa. No, jest super. Teraz modne generalnie, więc... nie doszło jeszcze do studentów VAT-u. Myślę, że szczególnie w zeszłym roku jest troszkę. Tak się odgrodzili od życia, że jeszcze nie wiedzą, co jest modne. Ja myślę, że szczególnie w zeszłym roku, jak wygrywaliście wszystkie nagrody, bo posypało się trochę tych nagród, to w ogóle był taki renesans chyba na szarpane mięso. I na wędzone, i na szarpane, zamiast właśnie takich. No na pewno też za ten renesans w dużej mierze odpowiadają pogromcy mitów w Warszawie, też mają lokale. No, tak. No jest też barbecue bar, który robi też świetne pulled porki. Nie jesteśmy jedyni, ale gdzieś tam się pojawiamy i też walczymy o to, żeby jednak to mięso, które jest produkowane w taki totalnie sposób, tak jak powinno być i tak jak najlepiej smakuje, żeby dominowało nad tymi pieczonymi w piekarniku. No. Wyprzedzają mnie cały czas o krok. W sensie miałem zapytać cię o smokera, zdążyłeś powiedzieć o smokerze. Ile lat ma smoker jeszcze, powiedz, jako rodzinny? Ten, który tutaj stoi, ma około 20, nie wiem dokładnie ile. U mnie w rodzinie jest od około 10 lat. Ale gdzieś tam wędzarki zawsze w domu moim rodzinnym, mojego taty, od zarania dziejów pojawiają się
Tak samo jak pszczoły i też mamy w jednym naszym burgerze miód mojego taty z posiłki. O, super. Więc tak... Zarobiliście. Zajawki rolnicze i produkcyjne mojego taty przechodzą troszeczkę na nasz lokal. A ty chyba jadłeś Belmondo. Jadłem Belmondo. No to w Belmondo jest miód z pasieki, z pruszkowskiej pasieki. Super. A w ogóle wasi rodzice są jakoś z gastronomią związani? Nie, absolutnie. Nie, my się kompletnie... Czyli w ogóle się nie interesowaliście gastronomią, a stwierdziliście, że założycie własny biznes. I to nie, no, interesowaliśmy się oczywiście. Czyli gotowaliśmy zawsze. W domu, w ogródku wędziłeś, zanim jeszcze miałeś knajpę? Nie, już jak miałem knajpę. Jak miałem food trucka, jak jeszcze knajpy nie miałem. Okay. Ale szybko się uczymy, jesteśmy młodzi. Nie, no jasne. Młodzi, dynamiczni, elastyczni. Dobra. Coś się chciałem zapytać jeszcze o ten smoker, ale mi wyleciało w ogóle. A, umówiłeś, że chcesz większy, bo że chcecie większy, żeby można było więcej robić. Tak, dokładnie. Ale będziecie chcieli go sami według jakiegoś projektu konstruować, albo ktoś wam go będzie robił na zlecenie? Znamy ludzi, którzy robią takie rzeczy. Cześć. Tajemnica Polichinella. No i teraz musimy mocno dywersyfikować nasze menu w food trucku na przykład i mamy na 7 burgerów, mamy tylko 2 kanapki z pulled porkiem, a większa wędzarka pozwoli nam puszczać więcej pulled porka i też za dzień go wędzisz, bo to jest... Męczące jest wędzenie? No, jak wiesz, stoisz w dymie. No i też przy większej wędzarce na taką samą ilość wyprodukowanego mięsa schodzi mniej drewna. Okej. Okay. No. Drogie jest drewno. Nie, to my mamy też drewno ze swojego lasu. To jest taka ciekawa okay. Wykorzystujemy wszystkie możliwości, które nam życie przyniosło do tego, żeby jakoś plać to dalej. To co jeszcze jest takiego domowo albo rodzinnego ze składników? No na pewno drewno, miodek, wędzarka, jeżeli no, można ją no pociągnąć tak. pod składnik. Można, jak najbardziej. Ruchomości, nieruchomości. A mięso skąd? Mięso mamy od naszych zaprzyjaźnionych dostawców. Już teraz zaprzyjaźnionych. Jest to efektem jakichś tam researchy. Chociaż najdłużej zajęło chyba nam pieczywo. Pieczywo, no. Tak? Jest straszny problem z, przede wszystkim z taką komunikacją. Rynek mięsa rynek pieczywa na rynku burgerowym. Bo teraz mięso jest dostać w miarę łatwo, dobre? Dobre, no. Ale bułkę jest bardzo ciężko. No, ale... chciałem powiedzieć, współpracowaliśmy chyba z 7 piekarniami już, zanim doszliśmy do tej, z którą teraz już współpracujemy ponad pół roku. Okay. Czyli generalnie to jest tak, że te bułki się właśnie kupuje na zamówienie, nie jest tak, że gdzieś tam jest jakiś taki rynek, że produkuje piekarnia jakieś tam bułki i tam se wszyscy kupują, tylko nie, raczej nie, każdy to, stara się każdy tam swoją. Okej, okej. Okay. Ale to ciekawe, bo to mówisz o rynku burgerowym, bo takie rzemieślnicze, nazwijmy to pieczywo, te wszystkie takie żytnie, zakwasy, coś tam, jakieś piekarnie, niepiekarnie, ludzie, to jest tego sporo, w ogrom bym nawet powiedział, słodkich tym bardziej, ale bułki burgerowe... No ale no... nawet jakbyś chciał prywatnie kupić, to nie ciężko jest znaleźć bułkę pod burgera tak. w piekarniach. To rynek zarządził takie prawa w Polsce, no okay. W Stanach na przykład jest odwrotna sytuacja. Łatwiej no kupić, że pieczywa na zakwasie prawie są nie do dostania, a bułki burgerowe wszelkiej maści są wszędzie. Okej. Dobra, czyli bułki najtrudniej. Przepisy zapytaliśmy się. Dobra, a... Przepisy też... No? No, wiesz, to tak czasami się inspirujemy czymś. Podglądacie konkurencję? Może nie tak, może patrzymy na tych, którzy według nas są dobrzy i na pewno czegoś od każdego się uczymy. Ja myślę, że tak trzeba chyba, w sensie to jest taka zdrowa, to jest forma zdrowej konkurencji mimo wszystko. Próbujesz robić coś lepiej, każdy się od ciebie uczy, ktoś wymyśli jakieś połączenie smaków, czemu nie? Ale to coś chciałeś. Że zauważyliśmy, że generalnie raczej nie zmieniacie za często menu. W sensie są strategie biznesowe, że nie wiem, co tydzień jest jakiś tam nowy smak burgera, kanapki czy coś takiego. No, u was raczej jest tak stało. Niebawem się to zmieni. Okej. Okay. Ale nie będzie to taka stała rotacja, tylko po prostu robimy mały remake naszego menu. Wprowadzamy jeszcze jedno wędzone mięso. No i w sumie dojdzie jeszcze parę nowych kanapek. Okej. Ale to będzie takie... Nie powiedzieć, nie? Co? No. Będziemy mieli pulled beefa teraz. O, super. O. A suszoną też robicie? Jelki cały czas robicie? Nie, już zrezygnowaliśmy nie. z tego. Ewa najbardziej lubiła właśnie. To moje ulubione. Za trudno się robi? Czy za drogi produkt? Nie, no jakoś tak zrezygnowaliśmy z tego, jak jeszcze na postępu otwarcie ludzie nie przychodzili na piwo, bo rasy to jest bardziej zakąska do piwa. No i... Moglibyśmy jeszcze wrócić, ale jakoś miejscu, wiesz, tak... zapomnieliśmy o tym po prostu. Ewa, może na specjalne ja zamówienie. Ja wam będę przypominać co tydzień. A mieliśmy zamówienia nawet w zimę. Na święta, tak. Na święta, ludzie chcieli na święta jak całe słoiki tego koła. To może taki jednorazowy, wiecie, event. Zbieramy zamówienia, dokładnie. I na prezencie. Nie jest to zły pomysł. Sami ze sobą. Na prezent dla kogoś. Czyli menu będzie miało taką wersję 2.0. No, można tak powiedzieć. Tak powiedzmy, okej.
Bo to pytanie jest skierowane też dlatego, ja pamiętam już, bo nie zmieniacie często menu, ale mieliście parę współprac, nazwijmy to, z blogerami, influencerami. Niedawno był weekend z Maćkiem, a wcześniej z Tomkiem robiliście pastrami. Tak. Więc to były momenty, w których robiliście inne kanapki. I sami też zrobiliśmy szarpaną kurę. I tak. Puszczaliśmy też jeszcze tak właśnie, w lutym była, tak. Więc coś. A jak wam poszły te współprace? Czy jesteście zadowoleni z czegoś takiego? Na pewno dużo można się nauczyć przez takie współpracę. I fajnie, że mieliśmy okazję współpracować z Tomkiem i z Maćkiem, przez to, że oni są w naszej branży, jeden i drugi, ale jakby są z innych gałęzi tych influencerskich, bo Maciek jest totalnie blogerem foodie, Tomek jest raczej blogerem takim kucharzem. Tak, tak, tak. Od jednego mogliśmy się nauczyć bardzo dużo i totalnie z innych krawędzi. Maciek bardzo dużo nam przekazał wiedzy takiej social mediowej, influencerskiej też. Od Tomka bardzo dużo kulinarnie mogliśmy się nauczyć, więc z obydwu tych współprac jesteśmy bardzo zadowoleni, przede wszystkim pod kątem tego, ile z tego wyciągnęliśmy. Ewa pytała, czy ciężko było oddać pracownikom robotę, a ciężko było oddać Tomkowi kuchnię, żeby coś porobił? Bardzo przyjemnie współpracowało się z Tomkiem. Szczególnie jak bywało tak często, że przychodził do nas, przez to, że mamy dość małą kuchnię, tak się trafiało, zawsze staraliśmy się omawiać na godziny, w których mamy najmniejsze obłożenie i Tomek zawsze jak przychodził, to ludzie atakowali nasz lokal. Ja sam przyszedłem raz i przyszedłem z zamówieniem 12 tych burgerów. 12 jak zestawów. Tomek był? No. Akurat kroił chyba. Tomek działał jak magnes taki. Czyli finansowo też jesteście zadowoleni ze współpracy? Przede wszystkim przede wszystkim zasięgowo i naukowo. Okay. Znaczy naukowo. Też finansowo nie ma tego jak przełożyć, bo jest to długofalowe, oddźwięk tego jak to oddziałuje. Będziecie robili jeszcze? Myślicie? Na pewno. Tak? Jeżeli będziemy mieli jakieś fajne kolejne pomysły, to na pewno będziemy uderzyć. A jak to w ogóle było? Czy oni przyszli do was? W sensie Maciek obstawiam, że tak, bo robił sobie... Maciek do nas przyszedł po tym, jak jego fani zadecydowali w ankiecie, że ma opisać nasz lokal i zrobić jego recenzję. Chodzi mi z tą współpracą, w sensie z tym weekendem ostatnio. Sami się zgłaszali, albo Tomek sam się zgłosił z pastrami? Do Tomka my napisaliśmy. Ja mogę w sumie powiedzieć, bo to jakby kontakt wychodził zawsze z mojej strony. No to dawaj. Ale wcześniej Łukasz męczył Maćka, żeby on spróbował pierwszy raz. No i przyszedł. I smakowało. Smakowało. Potem robił zestawienie, ale nie pamiętam, wygraliście chyba ten zestawienie, a byliście w top 3 na pewno. Zdobyliśmy kanapkę roku 2018, nagrodę imienia tytułu Złotego Przewodu Podarowego. Tak. Taką nagrodę zdobyliśmy i powiedział na filmie o najlepszych burgerowniach w Warszawie, że jesteśmy w pierwszej piątce. Z Tomkiem było tak, że poznaliśmy się tak jak z wami. Byliście jurorami na konkursie w zeszłym roku burgerowym? Albo Nie. Byliśmy, ale nie byliśmy jurorami. Ale wrzucaliście jakiś post na Insta, nie? Tak. No to Tomek był jurorem właśnie w tym konkursie na zakończenie sezonu, Żarcie na kółkach. Później zaobserwowaliśmy, że on zrobił pastrami na jego mediach społecznościowych i jakoś odezwaliśmy się do niego, żeby to połączyć. No. A z Maćkiem było tak, bo pytałeś o tą imprezę w zeszłym tygodniu, że od jakichś 2 miesięcy obserwowaliśmy to, ile ma fanów w mediach społecznościowych. I ja zwróciłem uwagę, że on ma około 100 tysięcy, już zbliża się ta liczba. Odezwałem się do niego i tak trochę żartobliwie napisałem, że Maciek, może byśmy zrobili imprezę na 100 subów w połączeniu z nami. I on to odebrał tak, że ta impreza się odbyła. Super, nie, zarobiliście. Tym bardziej, że on mieszka blisko. Często do was przychodzi? Zjeść? Nie tak często? 4 razy był chyba do tej pory. Od grudnia. Dosyć często. I zamawia też czasami w dowozie. No. Znacie już adres. Jak widzimy na dostawie Maciej B, to wiemy dla kogo. Okej. Wydaje mi się, że tacy ludzie chyba rzadko wracają. W sensie pewnie mają swoje miejsca ulubione, w których jedzą, ale cały czas otwiera się coś nowego, dlatego zapytałem, czy często właśnie jadę, bo to ciężko, nawet nam jest ciężko czasem wrócić. Ja to bardziej na przykład przy okazji chcę komuś pokazać jakąś kuchnię, no to wtedy polecam albo przychodzę tu właśnie, robię zamówienie na 12 sztuk i wracam do biura. Ale pamiętaj, że jak tam, gdzie my mieszkamy, nic nie ma. Nie, na Bemowie nic nie ma, jakbyś tak. Oprócz waszego VAT-u, który jest ciężko dostępny, jakbyście chcieli się otworzyć na Bemowie, to ja bardzo namawiamy polecam. Wszystkich. Tak, będziemy zamawiać regularnie, na pewno. Ja mam pytanko jeszcze odnośnie menu, bo tak gadaliśmy o tym, co się najlepiej sprzedaje, a powiedzcie, co się najgorzej sprzedawało i czy była jakaś kanapka, którą po prostu wycofaliście od początku swojej pracy? Nie było takiej kanapki, ale trochę chcemy wycofać jedną ze względu na jej food cost.
i źle policzony przede wszystkim przez nas, bo teraz tak, jak już ta kanapka jest w menu od roku prawie, to słabo podnosi się cenę o 20%. A gdzieś tam... Ta kanapka jest skierowana do żeńskiej części naszych klientów, więc... Z kozim serem, więc jest tak, no, najczęściej kobiety u nas biorą to... Bo jest delikatna, czy przez ten kozi ser? Chyba przez kozi ser. Okej. Ale to nie była pierwsza kanapka, którą zrobiliście. Taka subtelna. Czy to była pierwsza, którą... Nie. To ten burger tego 4 kwietnia, to który to był? A to wszystkie po kolei już, było 6 minut. Ale pierwszy zrobiony. Myślałem, chodzi ci o te testy. To było przed 4 kwietnia. Okay, 4 kwietnia był oficjalnie oficjalne otwarcie, dobra. To który był pierwszy testowany jeszcze? To ma najstarszy... Albo najczęściej zmieniany na przykład. Nie było takiego. Nie? Jakoś tak powiem ci, że to było po analizie wszystkich oddziaływań składników. Bo my robiliśmy te burgery na początku, pamiętam, dodawaliśmy wszystkiego tak na wyczucie i pytaliśmy, bo kolega na przykład, będzie piekło, jest taka sytuacja, że powiedział, o kurczę, nigdy wcześniej nie jadłem jalapeno z oliwkami. No i są oliwki. Idzie, okej. I też chyba w żadnej innej burgerowni nie ma czegoś takiego, że są oliwki, jalapeno. Nie kojarzę. Na czosy jeszcze też. No. Mój ulubiony to cebulator mimo wszystko. Aneta nie je cebuli albo bardzo mało, więc nie jemy w domu. A więc jak mam tylko okazję, to od razu walę w cebulatora. Już jak z cebulą, to na grubo po prostu. Już się wtedy nie oszczędzam. No właśnie, a jaki jest wasz ulubiony burger? Szarpani z Kolesławy, zdecydowanie. Tak? Tak. Chyba tak samo. A nie swój? No, ale mówimy o swoich burgerach. A teraz nie swój. A nie swój, okej. Okay. To znaczy u konkurencji? No, na przykład. Nie, czyli to nie musi być konkurencja, no to wiesz, to może być ktoś, kto robi po prostu kanapki. Macie jakąś taką swoją... Czyli konkurencja. Nie mam takiego miejsca. No. Dobrze na pewno wspominam burgery z Bydło i Powidło, ale nie jadłem tam już 3 lata. Ale to dlatego, że jesz teraz u siebie w Rodzerze? No, na pewno też tak jest. Chociażby ze względu kontroli jakości często jemy burgery. No i też, często jemy burgery, kurczę, i przede wszystkim swoje. I trochę tak jest, że jak zbywamy w jakichś miejscach takich jak, nie wiem, minimarket, gdzie się wystawiamy, czy żarcie na kółkach i chcemy spróbować innej kuchni, no to nie podbijamy raczej do burgerów, bo jemy swoje. Okay. Myślałem, że to jest bardziej właśnie tak, że spróbujesz, zjesz, żeby się porównać na przykład, czy coś. No zdarza się tak, ale... Zobaczyć, tak. Ale nie były, w ostatnim czasie nie pamiętam żadnych fajerwerków burgerowych. A nie burgerowe, że czyjecie? No jasne. Mnóstwo, przede wszystkim. Wychodzimy z pracy, to... Jeżeli widzimy się na mieście, to właśnie dlatego nie jemy burgerów. To co lubicie jeść? No na pewno pizza. Pizza przede wszystkim. Ja lubię też pattaję bardzo i kuchnię tajską. Ja bardziej meksykańską. Tak. Ale ostra też taka, czy... Lubię, no. A jakieś takie miejsca, w których lubicie zjeść? Macie jakieś takie swoje? W Warszawie? No. Kurczę, chyba... Dużo próbuję nowych, więc tak nie bywam. Czy nie ma takiego, żebyś wracał? No. No trochę tak jest, że staram się też przez to, że już jestem w tym i widzę, jak ludzie do tego podchodzą, no to sam zacząłem próbować różnych rzeczy. I chyba nie. Bardzo, bardzo mi smakuje zupa w Namtaj. Na szeskiej kępie z kaczką. Tak, Ewa też jest fanką. Ja miałam taki tydzień po pierwszej wizycie, chyba w przeciągu miesiąca jeszcze 3 czy 4 razy po tą zupę wróciłam. To bardzo przyjemny posiłek. A meksykańskie? Meksykańskie ostatnio jadłem dobre na zlocie food trucku, zresztą chyba w niedzielę to było. Tym pod narodowym? Tak. Okej. Spoko loco. Okej. To jest tam na francuskim. Okej. Dobrze w sumie, że mówisz o zlocie. Jak wam zlot poszedł? Nie udało się zdobyć żadnej nagrody. No wiem, właśnie. Ale widzieliśmy mnóstwo zadowolonych klientów. No to najważniejsze. I kolejki były, bo my nie byliśmy tym razem. Nie aż takie jak kiedyś, ale były. Ale to ze względu na frekwencję w ogóle ludzi? Czy dużo food trucków jest, to się rozbija? Czy jak w ogóle oceniacie? Też teraz był zlot z niedzielą handlową. Więc to też na pewno wpłynęło, a w zeszłym roku ani jednego takiego zlotu nie było. Ale generalnie biznes food truckowy teraz powoli już tak zaczyna być ta tendencja
Trochę jest tak, że zaczyna się u nas podchodzić do food trucków. No ja to widziałem w Stanach bardzo mocno, że tam w ogóle nie ma żadnych zwrotów, tylko food trucki są pod biurami na ulicy. Mhm. I faktycznie jest teraz tak, że gdzieś tam pod tymi biurami, gdzieś jak się jedzie w takie miejscówki bardziej lifestyle'owe, to zarabia się więcej niż na samych zwrotach. Gdzieś ta moda, znaczy moda, ten styl łączenia food trucków z jakimś festynem, festiwalem, zlotem jest coraz mniej żywy u nas i ludzie już się nauczyli trochę tych food trucków i chętniej jedzą w food truckach na plażówkach na przykład, chętniej jedzą w food trucku w przerwie pracy, a chyba coraz mniej ludzi przychodzi na zloty, chociaż ciężko też o tym mówić, no bo tak jak mówię, ten jeden zlot był z niedzielą handlową w tym roku, z tych większych, jedno żarcie na kółkach było, kiedy były wianki i Boże Ciało, więc też trochę Warszawa była pusta, a z kolei w marcu żarcie na kółkach było bardzo udane. Bomba, to było coś. Tak, to było lepsze chyba niż w sierpniu ubiegłego roku. Ja tak się zastanawiam z tymi zlotami, czy to nie jest tak, że one osiągnęły jakąś masę krytyczną, żeby zachęcić, żeby dużo ludzi przyszło, bo to jest mega event. A potem tak w sumie, jak już ludzie poznali, zjedli, czy tak, trochę tak. Też odstraszają chyba kolejki, bo tam naprawdę mnóstwo ludzi przychodzi, więc z takiego punktu widzenia możliwe, klienta... Możliwe, pierwszy zlot był taki w tym roku, że ludzie tyle było ludzi, że później... Ale też są często teraz te futraki. Teraz są często. Samo żarcie na kółkach jest trzy razy w roku chyba. Cztery. No. Możliwe, że cztery w tym roku, ale nie wiadomo. Dochodzi do tego jeszcze koneser, dochodzi do tego jeszcze w sezonie cały czas jest nocny, mini teraz jest. No i też zloty w miejscowościach pod Warszawą w ostatnim czasie zaczęły się pojawiać. Był zlot w Pruszkowie, był Piaseczno, Rembertów w ten weekend będzie. Więc to się wszystko tak rozkłada. No. A powiedzcie, co sądzicie o jakości food trucków, bo ja wiem, to jest kontrowersyjna wypowiedź. Z nami to nasz podcast. Natomiast tak, dla mnie jest takie zróżnicowanie od food trucków, których po prostu no, jest mega jedzenie, po frytki z Aros, makro, te zamrożone, które tam leżą, ale wszystko jest zalane faneksem. Co sądzicie, czy to powinno się jakoś weryfikować? Na pewno powinno się to jakoś weryfikować, chociaż koniec końców to klient zweryfikuje. Ale z food truckami jest tak, że różnią się one tym, czy jest to food truck prowadzony przez ludzi, którzy chcą budować swoją markę, czy są to food trucki, które są stworzone po to, żeby zarabiać pieniądze i są to maszynki do zarabiania pieniędzy, które jeżdżą przez cały rok, co weekend, nieważne gdzie. Trochę jak te budy z kręconymi lodami pod każdym centrum handlowym. Ja zaobserwowałem taką ciekawą rzecz, że ludzie po prostu zakładają firmy, które nawet nie są firmami, bo po prostu robią fanpage na Facebooku, malują food trucka pod jakieś gotowe wzory. No i jak już tam gdzieś osiągnie ten food truck tyle jedynek na fejsie, że trzeba zmienić nazwę, no to robią nową kuchnię na przykład. I przemalowują food trucka. Tak, przeklejają go na coś innego. I nawet tam pracują ci sami kucharze po prostu tylko. No takie trochę jak do bankomatów ludzie zaczęli podchodzić do food trucków. Wydaje mi się, że to jest wina i tego. I dlatego też ten spadek, o którym wcześniej mówiliśmy. Bo jakoś spada i... I ludzie się robią zniechęceni. Tak, i ludzie przychodzą. I... Z jednej strony to jest dobre, a mi się wydaje, że to jest jeszcze nie dość dobre, dlatego że wydaje mi się, że ludzie nadal nie są ani skłonni płacić więcej za dobrą jakość, ani się na tej jakości nie znają i jedzą czasami byle co, więc jest miejsce na te słabe food trucki, które nie upadają wystarczająco szybko, żeby te duże, żeby była różnica między tymi słabymi a tymi dobrymi, przez co długo istnieją, przez co ludzie jedzą w słabych, się zniechęcają i cały rynek spada, nie? A jeszcze mam pytanko, czy wy jeździcie mniej food truckiem, odkąd macie lokal? Absolutnie nie. Chyba jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Nauczyliśmy się tym tak zarządzać, żeby to mogło wszystko się kręcić. Tak, i bez przerwy. No okay. I w końcu mamy pracownika z prawem jazdy. To jest ważne. Świetną rzeczą i pozdrawiamy cię, Tomeczku. Tomek, jeśli słuchasz, tak. Wytniemy najpierw dla Tomka z Magic Ingredient fragment, jak go chwalisz, a potem dla Tomka kierowcy wytniemy fragment, wyślemy, żeby nie musieli słuchać całości, tylko na dzwonek w telefonie. Powiedz jeszcze raz głośno, no. Pozdrawiam cię, Tomeczku, bardzo serdecznie w tej chwili. No, wytniemy to. Więc tak, wydaje mi się, że jakość jednak food trucków ogółem spada. My też się zniechęciliśmy trochę. W sensie jest parę wozów, w których jemy, albo te wozy już mają lokale, tak jak ten wasz na Postępu 5. I nie trzeba czekać na food trucka na jakiś zlot, więc nie ma sensu jechać, na przykład pchać się w te wszystkie korki i kolejki i stać do tych trucków, nie? To jest tego problemu. Zwłaszcza, że w najlepszych są największe kolejki i rzeczywiście tak. Oczekiwania sięgaj. Myślę, że 45 godziny. Minut, godzina to jest już... Mamy rekordowo, nie licząc cateringów, no to pod 50 minut. 50 minut, coś takiego. No to długo.
żeby czekać. A uważacie, że opłaca się jeszcze futeraka zakładać? W sensie nie jako wy, tylko nie wiem, jakby ktoś chciał. Teraz na przykład. Tak. Czy jest to opłacalne? Znaczy, czy tak, ciężko się przebić? Gdyby ktoś mi spalił tego futeraka, to bym zbudował nowego. Jasne. Tak, mogę powiedzieć. Czyli się nadal opłaca. Ale jeżeli ktoś ale masz markę już. No właśnie, nie, mówimy tak, taki świeżak. Chcę teraz założyć. No my dzisiaj chcemy założyć food trucka. Nie wiem, co będziemy sprzedawać, pewnie te frytki z Aro. No nie, ale zakładamy. Malujemy i jedziemy. Zarobimy czy nie zarobimy? No to jest za dużo mieć szczęście. Za dużo czynników za to odpowiada, żeby, okay, żeby jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Okay. Ale jak masz już markę wyrobioną, to jest coraz ciężej. Tak, zdecydowanie. I konkurencja też już jest duża. No tych food trucków jest naprawdę od zarąbania. No, bo zacząć coś zbudować, coś od początku, tak, żeby ludzie to zapamiętali, to... Dobra. Właśnie pytanie, czy chce się to robić w jednym celu? Zarobkowym, czy tak, tylko i wyłącznie? Celu, no? Tak, czy z misją, powiedzmy. Jakie plany na rozwój są, Rogera? Na ten oprócz moment, menu nowego. Na ten moment na pewno menu. No a co dalej? W sumie cały czas się zastanawiamy, ale gdzieś tam chyba chcemy to zachować dla siebie. Okay. Mhm. Na pewno będziemy rośli. Dobra. Nie, czyli nie będziecie sprzedawali komuś i potem żyli na hajsie? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Czyli gastronomia nadal was kręci? Już nadal nas kręci i nadal jest to takie nasze dzieciątko, które gdzieś tam chcemy pielęgnować. Okay, i... tak. Zarówno jak ja, jak i Łukasz uwielbiamy swoją pracę. Bardzo dobrze. Najważniejsze. Bardzo dobrze. Ale tylko burgery będziecie robić? Czy będziecie próbowali coś innego jeszcze? No właśnie, to jeszcze niekoniecznie chcemy o tym rozmawiać. A, dobra. Okay. Dobra. Ale kto, uważnie, kto uważnie słucha, ten się domyśli. Coś tam sobie myślimy, rozmawiamy. Dobrze, czyli trzymamy kciuki tutaj, generalnie. Przesiadujemy często. Żeby przemyśleć. Tak, tak. Dobra, miejscówka. Nie będziemy mówili, gdzie siedzimy dokładnie, żeby tu zaraz stawuny ludzi nie zaczęły przychodzić. Ktoś mikrofon zostawił. Żeby podsłuchać, no. I oprócz przyszłości food trucków jeszcze myśleliśmy o przyszłości burgerów. Ja miałem taki moment pod koniec zeszłego roku, z którym się z burgerami obraziłem absolutnie. W sensie pojedliśmy parę słabych burgerów, nie mieliśmy ochoty testować nowych, weszli pogromcy mitów tam ze swoimi łowcy syren nad Wisłą. Ludzie zaczęli robić szarpane mięso, ludzie zaczęli robić pastrami, zaczęli robić co tam jeszcze jest takiego ciekawego. Z owocami morza, te kanapki i tak dalej. I pytanie, czy jak myślicie, jaka jest przyszłość burgera? Burgera samego w sobie? No. Jako ja myślę, i to już jedzenie. Można zaobserwować, że te słabe coraz szybciej odpadają, bo dużo zamyka się burgerowni i trochę ten rynek weryfikuje i zostaną te lepsze. I myślę, że burgera nie spotka taki los jak kebaba, ale... A jaki los spotkał? No, kebaby, te słabe rosną, już mało zarabiają, coraz mniej. Te słabe, mam na myśli te słabe, no bo mamy legendarne kebaby też, jak FS na przykład. No i myślę, że burgerowni po prostu takich legendarnych nie będzie jakoś dużo, ale bardzo dobrych będzie trochę więcej niż było do tej pory, a te słabe pewnie... Pytanie, czy te słabe albo te średniaki nie zaczną właśnie robić innego mięsa? Na przykład zaczną wszyscy robić swoje szarpane kanapki. Nie, wydaje mi się. A szarpane jest jeszcze trudniejsze i trzeba umieć to zrobić, bo... Mhm. A mięso mielone, no to wiesz, gdzieś tam kupisz. No tak. Kotleta no tak. Zrobisz, a nawet w kotlecie już kupisz, więc... Gotowego kotleta i... No. No. Myślę, no to jest nie, bo tak się proszę. Zastanawiam właśnie, czy będzie mniej burgerów, bo po prostu odpadną te słabe, czy będzie mniej burgerów, bo ludzie przestaną jeść burgery, zaczną jeść co innego na tej zasadzie. Nie widzicie takiej tendencji, żeby przestawali jeść burgery? Nie, nie wydaje mi się. Nie, ludzie chyba w Polsce coraz więcej jedzą na mieście. Też jeszcze niektórzy nie jedli burgerów. Mhm. Czyli przychodzi ktoś do was i mówi, nigdy nie jadłem burgera, zaproponujcie coś? Może nie o to chodzi, ale wiesz, o to chodzi, że ludzie cały czas... Próbują czegoś, bo większość życia jedli McDonalda i zaczynają szukać też. No. Nawracacie ludzi z McDonalda. Ja tylko lody czasami jeszcze zjem, więc nie wiem, w McDonaldzie. I też szejka, nie? Wprowadzili czekoladowe jakiś czas temu i tak w sumie jeszcze nawet nie jadłem. No, ale to jak mówisz o tym rynku, no to widzisz, no z burgerów trochę zrobiły się kanapki, tak? Typu z szarpaną czy coś. Właśnie, tam, jak rozumiecie to... samo słowo burger? O-o. Bo my mieliśmy tutaj, ja czy ja po prostu inaczej rozumiem, na dwutorowo. Pierwsze to jest burger od mięsa, od po prostu... Musi być kawałek tak, mielonego. Że musi być mielone mięso, ale w potocznym takim nazewnictwie przez burger w tej chwili rozumie się wszelkiego rodzaju kanapki, które wizualnie przypominają burgera. Pokazywała nam nawet w internecie, więc muszę przyznać jej rację, że się kłóciłem pół godziny najpierw. Co to jest burger? Nie, no naszym zdaniem burger to jest kanapka, która w środku ma kotlet z mielonej wołowiny.
jest na pyczy wieprzennym albo że... To my się polubimy? Nie, ja nie, 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 nie przeczę. Sama mam wątpliwości po prostu. Czyli z szarpaną to już dla was nie jest burger. To, co robimy z szarpanym mięsem, to jest kanapka, premium sandwich, jakoś tak ludzie to nazywają i gdzieś tam, no w Stanach mówi się na coś takiego premium sandwich. I gdzieś tam w Polsce powoli widzę, że przyjmuje się to powiedzenie. Sam często też tak nazywam nasze pulled porki. Okej. Mam jedno kontrowersyjne pytanie. Może nie zajumacie tą siekierą, co tam jest od palenia w drewno. Beyond Meat i mięso, które nie jest mięsem. Jakie macie zdanie na to? My, jeżeli Wegeburgera będziemy mieli, a będziemy mieli, to nie będzie w nim żadnego udawacza mięsa. Tylko wypełnimy to w inny sposób. No nie będziemy robili kotleta zmielonego, nie wiem, słonecznika czy czegokolwiek. Nie odpowiada. A mieliście okazję próbować, czy to jest tak, że nie tak. Chcesz, tak? Ja też miałem okazję. Ja jadłem parę razy w krawarzywach. No nigdy jakiś nie byłem ultra zadowolony. Często są za suche. Ja rozumiem, że kogoś może satysfakcjonować taki posiłek i nie odmawiam im kulinarnie niczego, no ale sam bym nie chciał robić takiej kuchni i sam nie jadam takiej kuchni. W formie testów jadłem. Ale pytanie w sumie nie jest takim pudłem, jak mówisz, że też będziecie mieli wegetariańskie. Tak, zaraz całe menu ich odkryjesz. Ja po prostu wiem, jakie pytania zadawać. No nie było ustawiane wcześniej. Skąd się znowu? Może wy chcecie jeszcze coś powiedzieć, bo to tylko pytamy. Chcecie coś powiedzieć wszystkim, którzy słuchają? Złote myśli? Żeby przychodzili. Jak zaczynać interes? No, jeżeli chodzi o zaczynanie interesu, no to po prostu moim zdaniem najlepszą radą jest zaczęcie robienia czegoś i podejmowanie ryzyka. Im wcześniej, tym lepiej? Im wcześniej, tym lepiej zdecydowanie. Znaczy, to jest ciężko im powiedzieć, no bo za dużo nie przeżyłem, mam 24 lata w tej chwili, więc nie jestem za młody, żeby odpowiedzieć na takie pytanie, czy im wcześniej, tym lepiej, ale na pewno zaczynajcie coś robić i dowiedzcie się jak najszybciej, czy się do tego nadajecie. No i podejmujcie ryzyko. Jeżeli macie możliwość podejmowania ryzyka, wszystko w granicach rozsądku. W granicach finansowego rozsądku. Bądźcie cierpliwi, wytrwali. Nie wiem, czy będziecie chcieli odpowiedzieć na to pytanie, ale może. Jak długo trwało, aż Roger zaczął przynosić zyski? Zwrot z inwestycji. To od razu. Bardzo zabawne. Bo weszliśmy w taki rynek, że zaczęliśmy zarabiać pierwszego dnia. Tak? No bo to w sumie jest tak, że kupujesz składniki, liczysz food cost, masz jakąś tam swoją marżę My weszliśmy na VAT z racji, że to jest społeczność akademicka, no to w przeciągu myślę tygodnia z tych 11 tysięcy studentów podejrzewam, że co najmniej połowa wiedziała o tym, że już jesteśmy. Więc pierwszego dnia zrobiliśmy około 160 burgerów. Tak. Pierwszego dnia sprzedaży. Wcześniej marka nie istniała, nie było jej nigdzie. To dla porównania, ile teraz mniej więcej sprzedajecie, żeby było wiadomo? To zależy. To bardzo różnie wypada, bo food truck raz jest tu, raz jest tu. Ale też na takim poziomie. Myślę, że na poziomie 100-10 kanapek dziennie jesteśmy cały czas. Okej. Ale jesteście w stanie zrobić jeszcze więcej? W sensie macie moce przerobowe i tyle jest po prostu klientów? Jak najbardziej. Czyli cały czas możemy zachęcać ludzi, że jak przyjdą, to dostaną. Nie, no absolutnie nie jest tak, że cały czas lokal jest pełen. No i też nie jest tak cały czas, że jak gdzieś idziemy food truckiem, to mamy do zrobienia 10 burgerów bez przerwy. Więc tak jakby moce przerobowe, zresztą chyba każda knajpa i food truck ma coś takiego, że gdzieś tam kiedyś te zamówienia się kończą w pewnym momencie. Nie, zajebiście mi się podoba ta lokalizacja. Przypominam, że na postępu 5, zaraz koło składu bananów, jest tutaj parę miejscówek, parking chyba do niedawna nie był jeszcze płatny, a teraz już jest płatny. Nie jest płatny. Nie? A są jakieś plakietki tego? Jest tylko dla klientów restauracji, ale jak ktoś posiedzi dłużej, to jeszcze nic trzeba, żeby musiał tutaj płacić. Jakiś bez koła tu stoi, więc chyba dłużej niż 2 godziny. Aczkolwiek nie wiem, może szybka na pracę. Pan, który tutaj kontroluje, raczej patrzy, czy po prostu ktoś faktycznie idzie do nas do gastronomii, czy zostawia tu samochód na 2 doby. A jak ktoś jest u nas w gastronomii, to czasami klienci zostają na parę piwek, jedna osoba prowadzi i siedzą więcej godzin. Dobra, to cofam to. Jest tu gdzie przyjechać, jest tu gdzie zaparkować wygodnie, jest tu gdzie zjeść. W ogóle super jest ten ogródek. Widziałem też na jakichś fotkach, że czasami to są jakieś eventy, jest całkiem sporo ludzi tu. Tak, ostatnio organizowaliśmy, właściwie Postępu 5 organizowało Dni dla Wenezueli, my też partycypowaliśmy z nimi i zbieraliśmy pieniądze dla Wenezueli. Słyszałem, że największy kryzys migracyjny w Europie, na świecie teraz jest tam.
W sensie najwięcej ludzi emigruje z Wenezueli, teraz tam wyludni się cały kraj. Nie jest dziwne. No, to biorąc pod uwagę, co tam się dzieje. Właśnie, a jak trafiliście na tą lokalizację? Bo o to się chciałem spytać. A no to w sumie mamy taką znajomą wspólną. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy cię, Agato. I ona już była tutaj. Ona była tutaj w Hanoi Street, to znaczyła Hanoi Street na Instagramie. Ja sobie wszedłem, bo zainteresował mnie pad thai ze zdjęcia, jako że lubię kuchnię tajską. No i potem zobaczyłem, że Hanoi Street znajduje się na postępu 5, no i na fanpage'u, na zdjęciu w tle szukali najemców. Więc ja wybrałem się tutaj, spotkałem się z menedżerem miejscówki Tomem. Pogadaliśmy sobie, w miarę się tam dogadywaliśmy i jakieś 4 miesiące później, może 5, już weszliśmy do lokalu. Ale to nie było tak, że najpierw mieliście tu food trucka z jakiegoś powodu, nie, a potem nie, nie. Bo tak mi się wydawało ze zdjęć właśnie. Tak, food truck był tutaj na paru imprezach, ale to już było w momencie, kiedy wiedzieliśmy, że będziemy tu mieli lokal. Więc na początku po prostu przyszedłem tu zjeść, tu były afrykasy, juicy, no i Hanoi Street. W tej chwili my jesteśmy w lokalu, w którym było kiedyś juicy, czyli wyciskane soki. Mhm. Też zwróciliśmy na to uwagę, bo Agata jest bardzo dobrym kucharzem. Ona była w półfinale chyba Hell's Kitchen i prowadzi swój biznes gastronomiczny i ze względu na to, że ona to udostępniła w ogóle. Tak, ona udostępniła też to zdjęcie w tle, że szukałem tu najemcy. Że ona ogarnia temat i to fajnie. Trochę zaufaliśmy jej, nie pytając się jej o zdanie nawet. Chociaż jak się z nią spotkałem, to mówiła, że można znaleźć ciekawsze miejsca, ale i tak się zdecydowaliśmy. Ale nie żałujecie? Nie, absolutnie. Nie wiem, czy nie wyczerpaliśmy puli pytań, tak naprawdę. Dziewczyny? No chyba tak. Chyba nawet ponad mamy. Chyba nawet ponad. Dziękujemy wam bardzo za rozmowę. Jedźcie w Rodżerze, są naprawdę dobre kanapki, burgery. Menu będzie się zmieniało. Czekamy, aż się zmieni. Podcast pewnie będzie do odsłuchania niedługo. Więc mam nadzieję, że wszyscy się załapią jeszcze na stare menu, zanim wprowadzicie nowe. Rodżer.foods na Facebooku, na Instagramie. Kulinarnie niepoważni. Na TripAdvisorze też. Na TripAdvisorze. Są recenzje, widziałem. Czytacie, o właśnie, czytacie recenzje na swój tak, temat? Tak, tak. Na Google każdą znam na pamięć. Tamy też i odpisujemy na niektóre. No właśnie, chciałem się zapytać, czy odpisujecie, dużo negatywnych jest, tak a propos? A propos jedzenia, jedyna negatywna, jaką dostaliśmy, to taka, że mamy zbyt chrupiący bekon, co uznaliśmy za komplement. I to było 2 na 5 na Google. A jak można napisać, że jest zbyt chrupiący? Jak można dać 2 na 5 za bekon? Dokładnie. Nie rozumiem. No, wstydź a do tej pory mamy same czwórki i piątki i zdecydowanie więcej piątek. Ktokolwiek napisał tu ten komentarz, jeśli nas słucha, proszę go wykasować. Musisz po niemiecku. No, bo to... Anschlussen die Kommentieren. O tym poczku właśnie. No, bez sensu w ogóle. Czyli czytacie i odpowiadacie. Tak, znaczy nie odpowiadamy, bo trochę ciężko by tak było na wszystkie opinie odpowiadać, ale czytamy wszystko. Ale generalnie też sami się zajmujemy mediami społecznościowymi u nas, więc wszystko jakby jest pod naszą kontrolą i... Tak, jeśli piszecie do Rodżera, to bezpośrednio z chłopakami. Ja już nieraz pisałem. Tak, dokładnie. Ale nie wiesz z kim. Nie, bo musicie się podpisywać. Albo zaproszę was prywatnie na Facebooku do znajomych, to będę pisał już bezpośrednio. Robimy grupkę. I nikt nie będzie się podpisywał. Tak, tak. Więc tak, Rodżer.foods na Facebooku, na Instagramie, Kulinarnie Niepoważni na Facebooku, na Instagramie, a podcast można posłuchać sobie i na Spotify'u, i na iTunesach, i na YouTubie, bo go wrzucamy, więc linki będą wszędzie gdzieś tam się majaczyły. Myślę, że jak ktoś już to słuchał, to już znalazł. Ale... No, ale może słucha tam, gdzie... Nie słyszał. Na przykład, a może chce 2 razy posłuchać na 2 różnych platformach, to ja nie bronię w ogóle. Ja wczoraj na Spotify was słuchałem. Tak? O, bardzo miło. I przygotowałeś co? Się. I jak się słuchało? Było spoko. Dobrze. Dziękujemy. Idziemy zjeść jakieś burgery, bo jestem głodny okropnie. I do usłyszenia w następnym podcaście. Chcecie kogoś jeszcze pozdrowić, to już ostatni moment. No było dużo, ale może jeszcze... Pozdrawiam wszystkich. Wszystkich. Świetnie. Dobra. Dzięki wielkie. Dzięki.